Lucy Maud Montgomery, Ania z szumiących topoli. przełożyła Jolanta Bartosik. Rok pierwszy, rozdział pierwszy. List Anny Shirley, magistra nauk humanistycznych, dyrektorki szkoły w Summerside do Gilberta Blythe, studenta medycyny na Uniwersytecie Redmondskim w Kingsporcie. Szumiące to pole, Aleja Duchów, Summerside, wyspa księcia Edwarda Poniedziałek, 12 września. Najdroższy, jak ci się podoba mój adres? Czy słyszałeś kiedy coś równie zachwycającego? Szumiące to pole to nazwa mojego nowego domu. Bardzo przypadła mi do serca, podobnie jak aleja duchów, która oficjalnie nie istnieje. W zasadzie powinna być ulicą Trend, ale tutaj nigdy jej tak nie nazywają, z wyjątkiem tych nielicznych okazji, kiedy wspominają o niej w kurierze tygodnia i wtedy ludzie zastanawiają się, gdzie też to może być. Jest więc Aleja Duchów, chociaż nie potrafiłabym Ci powiedzieć, skąd się wzięła ta nazwa. Pytałam o to Monikę Rossę, ale ona powiedziała tylko, że Aleja Duchów nazywa się tak od zawsze i że przed laty podobno na tej ulicy straszyło. Jednak Monika nie widziała tu niczego, co byłoby wyglądem straszniejsze od niej samej. Nie chciałabym jednak uprzedzać faktów. Jeszcze nie zdążyłeś poznać Moniki Rosy, ale na pewno ją poznasz. Spodziewam się, że będę ci o niej często pisać. Zapada zmrok. Nawiasem mówiąc, zmrok to śliczne słowo. Podoba mi się znacznie bardziej niż zmierzch. Jest zasnute cieniem i takie mroczne. W blasku dnia należy do świata w nocy, do snu i wieczności. Natomiast o zmroku jestem wolna od jednego i drugiego, i należę wyłącznie do siebie i do Ciebie. Dlatego ta godzina będzie dla mnie święta. I zapełnię ją pisząc listy do Ciebie. Jednak ten list nie będzie listem miłosnym. Moje pióro skrobie po papierze. Nie potrafię pisać listów miłosnych skrobiącym piórem ani ostrym, ani tępym. Dlatego, dopóki nie znajdę odpowiedniego pióra, będziesz dostawał tylko takie listy. Tymczasem opowiem ci o moim nowym domu i o jego mieszkankach. Gilbercie, one są strasznie kochane. Wczoraj wybrałam się na poszukiwanie pokoju do wynajęcia. Była ze mną pani małgorzata Lindę. Mówiła, że potrzebuje zrobić zakupy, ale ja wiem, że tak naprawdę to chciała wybrać dla mnie odpowiedni dom. Mimo, że mam stopień magistra i ukończyłam uniwersytet, specjalizując się w sztukach pięknych, pani Lindę nadal uważa, że jestem dzieckiem bez żadnego życiowego doświadczenia, więc trzeba mną kierować i pilnować mnie. Jechałyśmy pociągiem i mówię ci, Gilbercie, przeżyłam śmieszną przygodę. Wiesz, że nigdy nie musiałam szukać przygód, bo one zawsze same mnie znajdowały. Całkiem jakbym je przyciągała, tak jak magnes przyciąga żelazo. Ta miała miejsce wtedy, kiedy pociąg zaczął zwalniać przed stacją. Wstałam i schyliłam się, żeby podnieść walizkę pani Lindę. Pani Małgorzata zamierzała spędzić niedzielę u swojej przyjaciółki w Summerside. Całą siłą oparłam się ręką o, jak mi się zdawało, lśniącą poręcz przy siedzeniu. Nagle coś mocno odepchnęło moje palce. Stało się to tak nagle, że nieomal krzyknęłam z zaskoczenia. Wyobraź sobie, Gilbercie, że to, co wzięłam za poręcz przy siedzeniu, było głową łysego mężczyzny, który spoglądał na mnie teraz z gniewem. Widocznie go obudziłam. Pani Lindę była przerażona, a jeszcze teraz palcem nie bolą. Nie spodziewałam się, żeby szukanie mieszkania miało mi nastręczyć jakiekolwiek trudności, skoro wdowa po niejakim Tomaszu Pringlu już od piętnastu lat wynajmowała pokój kolejnym dyrektorom szkoły. Jednak z jakiegoś niezrozumiałego powodu wdowa nagle poczuła się zmęczona tym ciągłym zamieszaniem i nie zgodziła się mnie przyjąć do siebie. Również w paru innych dobrych domach odprawiono mnie, grzecznie się wymawiając. Potem znalazłam kilka wolnych pokoi, ale takich, których nie można było uznać za dobre. Wędrowałyśmy po mieście całe popołudnie i byłyśmy zgrzane, zmęczone, smutne i bliskie bólu głowy. Przynajmniej ja tak się czułam. Byłam zrozpaczona i już chciałam się poddać, i właśnie wtedy trafiła mi się aleja duchów. Wstąpiłyśmy odwiedzić panią Bradok, dawną przyjaciółkę pani Lindy, i pani Bradok powiedziała, że jej zdaniem wdowy chyba się zgodzą, mnie przyjąć. Słyszałam, że szukają lokatora, żeby mieć pieniądze na pensję dla Moniki Rosy. Wkrótce nie będą jej miały z czego płacić chyba że dostaną skądś trochę dodatkowego grosza. A gdyby Monika odeszła, to kto będzie doił rudą krowę? Pani bradok wbiła we mnie surowe spojrzenie, jakby uważała, że to ja powinnam doić rudą krowę, ale nie potrafiła uwierzyć, że potrafię to zrobić, nawet gdybym przysięgała. Jakie wdowy masz na myśli? spytała pani Lindę. No, przecież ciocię Krysie i ciocię Misie odparła pani bradok takim tonem, jakby każdy, nawet nieopierzony, magister powinien to wiedzieć. Ciocia Krysia to wdowa po kapitanie Amasie Maccomberze. Ciocia Misia jest wdową po Lincolnie McLeanie. Wszyscy nazywają je po prostu ciociami. Mieszkają na końcu alei duchów. Aleja duchów. To przesądziło sprawę. Wiedziałam już, że muszę zamieszkać z wdowami. Chodźmy do nich w tej chwili, poprosiłam panią Lindę. Miałam wrażenie, że jeśli będziemy zbyt długo marudziły, aleja duchów na zawsze wróci do świata bajek. Możecie z nimi porozmawiać, ale o tym, czy cię przyjmą, czy nie, zdecyduje Monika. Musisz wiedzieć, że w szumiących topolach ster dzierży Monika rosa. Szumiące topole to nie może być prawda, niemożliwe, ja chyba śnię. Również pani Małgorzata Lindę zauważyła, że dom nosi dość niezwykłą nazwę i powiedziała to głośno. To kapitan McComber tak go nazwał. Dom należał do niego. Sam obsadził go w koło topolami i był z tego bardzo dumny, chociaż rzadko bywał w domu i nigdy nie zatrzymywał się w nim na dłuższy czas. Ciocia Krysia często powtarzała, że to bardzo niefortunne, ale nigdy się nie dowiedzieliśmy, czy chodziło jej o to, że jego pobyty są takie krótkie, czy raczej o to, że w ogóle tu wraca. Mam nadzieję, panno Sherli, że panią przyjmą. Monika Rosa jest dobrą kucharką i potrafi przyrządzać cudowne dania z zimnymi ziemniakami. Jeśli panią polubi, na niczym nie będzie pani zbywało. Jeśli nie, to nic się na to nie poradzi. Słyszałam, że do miasta przyjechał nowy bankier i też szuka pokoju. Może Monika będzie wolała jego? To dziwne, że wdowa po Tomaszu Pringlu nie chciała pani przyjąć. W Summerside aż się roi od Pringlów i pół krwi Pringlów. Nazywają ich rodziną królewską i musi pani dobrze z nimi żyć, bo inaczej nie da pani sobie rady w wyższej szkole w Summerside. Oni tworzą prawdziwy klan, ale Prym wśród nich wiodą dwie starsze panie z klonowego wzgórza. Słyszałam, że są pani panno Sherli przeciwne. – Dlaczego? – zdziwiłam się – Przecież mnie wcale nie znają. Ich daleki kuzyn starał się o stanowisko dyrektora, i wszyscy uważają, że to on powinien je dostać. Kiedy przyjęto ofertę panienki, wszyscy pringlowie, jak jeden mąż, podnieśli wrzask. Ludzie tacy już są i trzeba się z tym pogodzić. Będą dla pani uprzedzająco grzeczni, nie przestając kopać pod panią dołków. Nie chce Pani zniechęcać, ale łatwiej będzie się pani bronić, znając nieprzyjaciela. Z czystej chęci dokuczenia im mam nadzieję, że okaże się pani dobra. Jeśli wdowy panią przyjmą, chyba nie będzie pani miała nic przeciwko jadaniu przy jednym stole z Moniką Rossą. Ona nie jest służącą. Jest daleką krewną kapitana. Nie siada do stołu, kiedy wdowy przyjmują gości, bo zna swoje miejsce. Ale jeśli pani wynajmie u nich pokój, nie będzie pani uważała za gościa. Zapewniłam zaniepokojoną panią Bradok, że bardzo chętnie siądę do stołu z Moniką Rosą i ponagliłam panią Lindę. Koniecznie chciałam wyprzedzić bankiera. Pani Bradok odprowadziła nas do drzwi. Niech pani uważa panno pannoszerli, żeby nie zranić uczuć cioci misi. Bardzo łatwo jest zrobić jej przykrość, jest bardzo wrażliwa biedactwo. Musi pani wiedzieć, że ciocia Misia ma mniej pieniędzy niż ciocia Krysia, chociaż i ciocia Krysia nie ma wiele. Poza tym, ciocia Krysia kochała męża, chciałam powiedzieć swojego męża, a ciocia Misia swojego nie nie lubiła. Trudno się jej dziwić. Lincoln McLean był starym dziwakiem, ale ciocia Misia myśli, że ludzie mają jej to za złe. Całe szczęście, że dzisiaj jest sobota. Gdyby był piątek, ciocia misia na pewno nie zgodziłaby się pani przyjąć. Można by się spodziewać, że to ciocia krysia będzie przesądna, prawda? To normalne w środowisku żeglarzy. Tymczasem to ciocia misia. Jej mąż był stolarzem. Swego czasu była bardzo ładna biedactwo. Zapewniłam panią Bradok, że będę traktowała uczucia cioci Misi z należytym szacunkiem, ale ona i tak wyszła za nami na ulicę. Krysia i Misia nie będą przeglądały pani rzeczy pod jej nieobecność. Są bardzo uczciwe. Monice Rosie może się to zdarzyć, ale ona z kolei nikomu nie powtórzy, co widziała. Na pani miejscu nie pukałabym do drzwi frontowych. Są używane tylko w wyjątkowo poważnych okolicznościach. Zdaje mi się, że wdowy nie otwierały ich od dnia pogrzebu Amasa. Proszę zadzwonić do bocznych drzwi. Klucz jest zawsze pod doniczką na parapecie, więc gdyby w domu nie było nikogo, można sobie otworzyć i zaczekać w środku. Ale za żadne skarby świata nie wolno pani powiedzieć nic dobrego o kocie, bo Monika Rosa go nie lubi. Obiecałam, że nie będę chwaliła kota i wreszcie mogłyśmy tam pójść. Szybko dotarłyśmy do alei duchów. To bardzo krótka boczna uliczka prowadząca w pola, tłem dla niej jest widoczna w oddali niebieska góra. Po jednej stronie uliczki nie ma żadnych domów i grunt opada łagodnie aż do portu. Po drugiej stronie są tylko trzy budynki. Pierwszy to po prostu dom. Nie mam o nim nic więcej do powiedzenia. Dalej stoi wielka, okazała, ponura rezydencja z czerwonej cegły, wykończona kamieniem, przykryta mansardowym dachem, na którym widać purchawki okien i żelazną barierkę okalającą jego płaską część. Dom otaczają choinki z szyszkami tak liczne, że spoza nich sam budynek ledwie widać. Wewnątrz musi być strasznie mroczno. Trzeci i ostatni dom to szumiące topole – Usytuowane na rogu. Od frontu mają porośniętą trawą ulicę, a z boku prawdziwą wiejską drogę, ocienioną drzewami. Od pierwszego wejrzenia zakochałam się w szumiących topolach. Sam wiesz, jak silne wrażenie potrafią robić niektóre domy, i to bez żadnej określonej przyczyny. Tak właśnie było w tym przypadku. Mogłabym napisać, że dom jest drewniany, biały, bardzo biały, z zielonymi okiennicami, bardzo zielonymi. Ma wieżyczkę po jednej stronie i okno mansardowe po drugiej, a od ulicy oddziela go niski kamienny mur, wzdłuż którego rosną, posadzone w równych odstępach, topole. Na tyłach ma wielki ogród, a w nim rosnące razem cudownie ze sobą wymieszane kwiaty i warzywa ale to wszystko i tak nie odda uroku tego miejsca. Krótko mówiąc, jest to dom obdarzony ujmującą osobowością i ma w sobie coś z atmosfery zielonego wzgórza. To jest odpowiednie miejsce dla mnie. Przeznaczenie mnie tu skierowało, powiedziałam z zachwytem. Pani Lindę wyglądała tak, jakby nie ufała przeznaczeniu. Będziesz miała daleko do szkoły, powiedziała z powątpiewaniem. Nie szkodzi. Ruch dobrze mi zrobi. Niech pani spojrzy na te piękne drzewa po drugiej stronie ulicy. To zagajnik brzozowy i klonowy. Pani Lindę spojrzała, ale powiedziała tylko Mam nadzieję, że komary nie będą ci tu dokuczały. Też miałam taką nadzieję. Nie cierpię komarów. Jeden komar potrafi skuteczniej odpędzić sen, niż nieczyste sumienie. Byłam zadowolona, że nie musimy wchodzić drzwiami frontowymi. Wyglądają posępnie, wielkie, podwójne, z solidnego drewna, po bokach mają czerwone szybki z kwiecistym wzorem. Miałam wrażenie, że są tu obce. Nieduże zielone drzwi, do których doprowadziła nas urocza ścieżka, wyłożona cienkimi, gładkimi płytami z piaskowca, w niektórych miejscach zapadającymi się w trawę, wyglądały znacznie bardziej przyjaźnie i zachęcająco. Wzdłuż ścieżki ciągnął się doskonale utrzymany, starannie zaplanowany kwietnik z ozdobną trawą, lakiem wonnym, lilią tygrysią, goździkiem brodatym, bożym drzewkiem i czerwono-białymi stokrotkami. O tej porze roku oczywiście nie wszystkie te rośliny kwitną, ale widać było, że w swoim czasie miały kwiaty i to bardzo bujne. W najdalszym rogu ogrodu znajduje się klomp z różami. Mur graniczny między szumiącymi topolami a sąsiednim ponurym domem porasta powojnik wirginijski, który wspina się też na drewnianą konstrukcję umieszczoną nad wyblakłą zieloną furtką w połowie długości muru. Niektóre pędy zarastają furtkę, jest więc jasne, że przejścia od dawna się nie używa. Na twórtką znajduje się niczym niezasłonięty, łukowaty otwór, przez który można zajrzeć do ogrodu po drugiej stronie muru, zarośniętego jak dżungla. Kiedy przechodziłyśmy przez bramę szumiących topoli, na prawo od ścieżki zauważyłam kępę koniczyny. Kierowana impulsem schyliłam się i przyjrzałam jej z bliska. Potrafisz w to uwierzyć, Gilbercie? Miałam przed oczami trzy, czterolistne koniczynki. To był dobry znak. Nawet pringlowie nie mogli nic na to poradzić. Poczułam, że bankier nie ma najmniejszej szansy. Boczne drzwi stały otworem, było więc jasne, że ktoś jest w domu i nie będziemy musiały zaglądać pod Doniczkę. Na nasze pukanie odpowiedziała Monika Rosa. Wiedziałam, że mam przed sobą Monikę Rosę, bo to mogła być tylko ona i nie mogłaby nosić żadnego innego nazwiska. "Monika Rosa ma około czterdziestki i gdyby pomidor miał czoło, nad którym sterczałyby czarne włosy, do tego nieduże lśniące czarne oczy, drobny, okrągły nosek i usta, byłby do niej łudząco podobny.“ Monika Rosa wszystko ma za krótkie: ręce, nogi, szyję i nos. Wszystko z wyjątkiem uśmiechu. Ten sięga od ucha do ucha." Ale wtedy nie zobaczyłyśmy jej uśmiechu. Miała bardzo ponurą minę, kiedy spytałam, czy mogę się widzieć z panią MacComber. Chodzi o panią kapitanową MacComber? spytała z naganą, jakby w domu było co najmniej kilkanaście pań. MacComber. Tak! odparłam z pokorą. Bez dalszej zwłoki Monika Rosa zaprowadziła nas do salonu i zostawiła same. Pokój był miły, chociaż zagracony meblami w pokrowcach. Panowała w nim spokojna, przyjazna atmosfera, która przypadła mi do gustu. Każdy mebel miał swoje miejsce, które zajmuje od wielu lat. Jakże te meble lśniły, żadna pasta kupiona w sklepie nie mogłaby im nadać tak lustrzanego połysku. Wiem, że Monika Rosa osiągnęła ten efekt swoją ciężką pracą. Nad kominkiem stał zamknięty w butelce żaglowiec, który bardzo zainteresował panią Lindę, która nie miała pojęcia w jaki sposób miniatura dostała się do środka, ale uważała, że butelka czyni pokój żeglarskim w wyrazie. Nagle weszły wdowy. Polubiła je od pierwszego spojrzenia. Ciocia Krysia jest wysoka, szczupła, siwa i odrobinę surowa, w typie Maryli, a ciocia Misia jest niska, szczupła, siwa i odrobinę smutna. W przeszłości mogła być piękna, ale teraz z jej urody nie zostało nic oprócz oczu. Są śliczne, łagodne, wielkie i brązowe. Wyjaśniłam, z czym przychodzę, i wdowy spojrzały po sobie. Musimy się skonsultować z Moniką Rosą, powiedziała ciocia Misia. Z całą pewnością, przytaknęła jej ciocia Krysia. Zaraz też zawołano z kuchni Monikę Rosę. Razem z nią przyszedł kot, duży puszysty maltańczyk z białą piersią i białą obruszką na szyi. Miałam ochotę go pogłaskać, ale przypomniałam sobie przestrogę pani Bradok i nie okazałam mu najmniejszego zainteresowania. Monika przyglądała mi się bez cienia uśmiechu. Moniko, powiedziała ciocia Krysia, która, jak już się zdążyłam przekonać, nie lubi tracić słów na próżno. Panna Sherli chce wynająć u nas pokój. Nie sądzę jednak, żebyśmy mogły ją przyjąć. Dlaczego nie? Spytała Monika Rosa: Obawiam się, że oznaczałoby to dla ciebie zbyt wiele pracy. Wyjaśniła ciocia Misia. Jestem przyzwyczajona do pracy, powiedziała Monika Rosa. Mówię ci Gilbercie, jej imienia po prostu nie da się oddzielić od nazwiska. Zwracając się do niej starsze panie mówią Moniko. Nie wiem jakim się to udaje. – Jesteśmy za stare na towarzystwo młodych ludzi, którzy lubią się kręcić tam i z powrotem – upierała się ciocia Misia. – Proszę mówić za siebie – odparła Monika Rosa. – Ja mam dopiero czterdzieści pięć lat i zmysły jak dotąd nie odmawiają mi posłuszeństwa. Uważam, że byłoby miło, gdyby w domu mieszkała młoda osoba. Dziewczyna będzie pod każdym względem lepsza od chłopca – on paliłby bez przerwy, którejś nocy puściłby nas z dymem. Jeśli już musicie kogoś przyjmować, radziłabym wziąć ją. Ale to jest rzecz jasna, wasz dom, a nie mój. Powiedziała i znikła, jak lubił pisać Homer. Wiedziałam, że sprawa została przesądzona. Ciocia Misia poprosiła, żebym poszła na górę i zobaczyła, czy pokój będzie mi odpowiadał. Damy jej pokój w wieży, moja droga. Nie jest tak duży jak nasz wolny pokój, ale jest w nim piec, którego można używać zimą, a z okna rozciąga się bardzo przyjemny widok na stary cmentarz. Wiedziałam, że pokój mi się spodoba. Już sama jego nazwa Pokój w wieży wywołała we mnie przyjemny dreszcz. Poczułam się jak bohaterka starej piosenki, którą śpiewaliśmy w szkole w Lee, o pannie mieszkającej w wysokiej wieży nad szarym morzem. Okazało się, że pokój jest prześliczny. Weszłyśmy do niego po krótkich, narożnych schodach, odchodzących w bok z podestu klatki schodowej. Jest mały, ale nie aż tak jak ten straszny pokoik, który miałam w pierwszym roku w Redmondzie. Ma dwa okna: mansardowe, wychodzące na zachód, i szczytowe od północy. A w rogu, w samej wieży, jest jeszcze jedno okno, otwarte na trzy strony świata, a pod nim są półki na moje książki. Podłogę przykrywają okrągłe tkane dywany, wielkie łoże ma baldachim, jest przykryte narzutą z wzorem w dzikie gęsi i zostało tak doskonale wygładzone, że żal się na nim położyć. Jest ono tak wysokie, że muszę się do niego wspinać po śmiesznych, przenośnych schodkach, które w ciągu dnia chowa się pod łóżko. Zdaje się, że kapitan McComber kupił to urządzenie w jakimś obcym kraju i przywiózł je do domu. W kącie stoi śliczny, nieduży kredens z półkami wyłożonymi białym, wytłaczanym papierem. Na jego drzwiach są wymalowane bukiety. W wieży pod oknem jest siedzenie – a na nim okrągła niebieska poducha, ściągnięta w środku guzikiem i wyglądająca jak puszysty niebieski pączek. Jest też stojak na miskę, który ma dwie półki. Na wyższej mieści się miska i dzbanek błękitny jak jaja dzięcioła, a na niższej mydło i dzban na gorącą wodę. Jest w nim też szuflada z mosiężną rączką. Pełna ręczników, a na wiszącej nad stojakiem półce siedzi dama z białej porcelany w różowych bucikach z pozłacaną szarwą i czerwoną porcelanową różą w złocistych porcelanowych włosach. Wszystko w pokoju złoci się od światła wpadającego przez zasłony w kolorze kukurydzy, a na bielonych ścianach można podziwiać przebogaty arras, którego wzór tworzą cienie rosnących za oknem drzew. Jest to żywy arras, stale się zmieniający i poruszający. Sama nie wiem dlaczego, ale ten pokój od początku wydał mi się pełen szczęścia i poczułam, że jestem najbogatszą dziewczyną na świecie. Tutaj przynajmniej będziesz bezpieczna, stwierdziła pani Lindę, kiedy wyszłyśmy. Spodziewam się, że pewne rzeczy mogą się okazać krępujące. W ustroniu paty czułam się wolna. Powiedziałam to specjalnie, żeby się trochę podroczyć. Wolność! prychnęła pani Lindę. Wolność! Przestań Aniu mówić jak Jankeska! Dzisiaj przyjechałam tutaj z całym swoim bagażem. Zielone wzgórze opuszczałam z żalem. Bez względu na to, jak często musiałam z niego wyjeżdżać i jak długo mnie w nim nie było. Kiedy przychodzą wakacje, znowu do niego należy, tak, jak gdybym go nigdy nie opuszczała, i serce mi pęka, kiedy znów muszę się z Nim żegnać. Wiem jednak, że tutaj też mi się spodoba. Zawsze potrafię powiedzieć, czy dom mnie polubił, czy nie. Widoki z okien mojego pokoju są urocze. Podoba mi się nawet stary cmentarz, otoczony rzędem ciemnych jodeł, sprowadzającą do niego krętą alejką biegnącą wzdłuż rowu. Z okna od zachodu widzę cały port, odległe, zamglone brzegi, morze i malutkie żaglowce zmierzające do nieznanych portów. Cóż to za fascynujące słowa? Ileż tu miejsca dla wyobraźni. Przez okno od północy mogę widzieć zagajnik brzozowo-klonowy po drugiej stronie drogi. Wiesz, Gilbercie, że zawsze uwielbiałam drzewa. Kiedy na lekcjach angielskiego w Redmoncie mówiliśmy o Tennysonie, zawsze współczułam biednej Enonie opłakującej swoje zaginione sosny. Dalej, za zagajnikiem i cmentarzem znajduje się pełna uroku, upstrzona białymi domami dolina, Zwijącą się na dnie, połyskującą jak wstążka czerwoną drogą. Niektóre doliny potrafią być urocze, i chociaż trudno mi powiedzieć, dlaczego przyjemnie jest na nie patrzeć. Jeszcze dalej widać moją błękitną górę. Nazwałam ją, zgodnie ze swoim zwyczajem, królową burz. Kiedy chcę, mogę tu być całkiem sama. Wiesz, że czasem przyjemnie jest posmakować samotności. Wiatry staną się moimi przyjaciółmi. Będą jęczeć, wzdychać i zawodzić wokół mojej wieży. Białe wiatry zimy, zielone powiewy wiosny, niebieskie podmuchy lata, szkarłatne porywy jesieni i dzikie wichury każdej z roku. Wiatr burzy spełniający dane słowo. Ten werset z Biblii zawsze mnie podniecał. Jakby każdy wiatr niósł dla mnie jakąś wiadomość. Zawsze zazdrościłam chłopcu, który w starej historii George'a McDonalda leciał unoszony wiatrem północnym. Będą takie noce, kiedy otworzę swoje narożne okno i zrobię krok przed siebie, oddając się w ramiona wiatru, a Monika Rosa nigdy się nie dowie, dlaczego czasem moje łóżko pozostaje nietknięte. Mam nadzieję, najdroższy, że kiedy znajdziemy nasz wymarzony dom, wokół niego też będą śpiewały wiatry. Zastanawiam się, gdzie też może być ten nieznany dom? Czy najbardziej będę go lubiła w świetle księżyca, czy może o świcie? Ten dom przyszłości, w którym czeka na nas miłość, przyjaźń, praca i garść zabawnych przygód, które na starość będą nas pobudzały do śmiechu. Starość. Czy my będziemy kiedyś starzy, Gilbercie? Wydaje mi się to niemożliwe. Z okna po lewej stronie wieży widzę dachy miasta, w którym przyjdzie mi mieszkać co najmniej rok. W tych domach są ludzie, którzy zostaną moimi przyjaciółmi, chociaż dzisiaj jeszcze ich nie znam. Może są też moi wrogowie, bo podobnych do paja można znaleźć wszędzie i noszą oni przeróżne nazwiska. A Pringlów, jak słyszę, nie wolno mi lekceważyć. Jutro zaczyna się szkoła. Będę musiała uczyć geometrii. Modlę się, żeby wśród Pringlów nie było zdolnych matematyków. Jestem tutaj dopiero dwa i pół dnia, ale czuję się tak, jakbym całe życie znała wdowy i Monikę Rosę. Już pozwoliły mi tytułować się ciociami, a ja poprosiłam, żeby mówiły do mnie Aniu. Raz powiedziałam do Moniki Rosy, panno Roso. Panno co? Spytała. Roso powtórzyłam posłusznie chyba tak brzmi pani nazwisko? Rzeczywiście, ale tak dawno nikt nie mówił mi panno Roso, że zdążyłam już o tym zapomnieć. Lepiej, żeby panienka tego więcej nie robiła, panno Sherli, bo nie jestem do tego przyzwyczajona. Będę o tym pamiętała, Moniko. Rosso powiedziałam bardzo się starając pominąć jej nazwisko jednak bezskutecznie pani Bradok miała rację kiedy mówiła że ciocia Misia jest wrażliwa przekonałam się o tym podczas kolacji ciocia Krysia powiedziała coś o 66 urodzinach Misi przypadkiem spojrzałam wtedy na ciocię Misię i zobaczyłam że nie 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 wybuchnęła płaczem jak na nią byłoby to zbyt gwałtowne, ona się po prostu zalała łzami. Łzy powoli zbierały się w jej wielkich, brązowych oczach i przelewały bez wysiłku, bezgłośnie. – Co się stało, misiu? – spytała ciocia Krysia dość surowym głosem. – To to będą dopiero sześćdziesiąte piąte urodziny – sprostowała ciocia Misia. – Wybacz mi, Michalino – poprosiła ciocia Krysia – i między nimi znów zaświeciło słońce. Domowy kot jest ślicznym kocurem ze złotymi oczami, eleganckim umaszczeniem podpalanego maltańczyka i nienagannym futerkiem. Ciocie Krysia i Misia nazywają go Mikołajem, bo takie dały mu imię, ale Monika Rosa zawsze mówi o nim: ten kot! ponieważ go nie lubi i nie potrafi się pogodzić z tym, że musi mu dawać kawałek wątróbki rano i wieczorem, zdejmować z fotela w salonie, ilekroć kotu uda się tam zakraść, jego sierść za pomocą starej szczoteczki do zębów i szukać go, jeśli sam nie wróci na noc do domu. Monika Rosa nigdy nie lubiła kotów, wyjaśniła mi ciocia Misia, a już Mikołaja nienawidzi najbardziej. Pies pani Campbell, bo ona wtedy jeszcze miała psa, przyniósł go tutaj w pysku dwa lata temu. Przypuszczam, że zwierzę uznało, iż do pani Campbell nie ma po co maleństwa zanosić. Kociak był biedny i przemarznięty, sama skóra i kości. Musiałybyśmy mieć serca z kamienia, żeby go nie przyjąć pod swój dach, więc go zatrzymałyśmy, ale Monika Rosa nigdy nam tego nie wybaczyła. Nie postąpiłyśmy wtedy dyplomatycznie. Powinnyśmy się upierać, że nie chcemy kota. Nie wiem, czy już zauważyłaś. Ciocia Misia spojrzała nieufnie na drzwi dzielące jadalnie od kuchni. Jak sobie radzimy z Moniką Rosą? W rzeczy samej zauważyłam i bardzo mi się to spodobało. Cały Summerside, łącznie z samą Moniką Rosą, może uważać, że to ona tu rządzi – ale wdowy wiedzą swoje. Nigdy nie chciałyśmy przyjmować bankiera. Młody mężczyzna przewróciłby wszystko do góry nogami i miałybyśmy z nim zmartwienie, gdyby nie chodził regularnie do kościoła. Ale udawałyśmy, że chcemy go przyjąć, więc Monika Rosa nawet nie chciała o nim słyszeć. Bardzo się cieszę, że zamieszkałaś z nami, kochanie. Mam wrażenie, że przyjemnie będzie dla ciebie gotować. Mam też nadzieję, że polubisz nas wszystkie. Monika Rosa ma swoje zalety. Kiedy tu przyszła przed piętnastu laty, nie była taka czysta jak teraz. Pewnego razu Krysia musiała napisać palcem na lustrze w salonie nazwisko Moniki Rosy, żeby jej pokazać, ile na nim zostało kurzu. Ale nigdy więcej nie musiała tego powtarzać. Monika Rosa rozumie, co się do niej mówi. Mam nadzieję, że będzie ci wygodnie w Twoim pokoju. Być może w nocy będziesz musiała otwierać okno. Krysia nie lubi nocnego powietrza, ale wie, że lokatorom trzeba pozwolić na odrobinę swobody. My obie śpimy we wspólnym pokoju i radzimy sobie tak, że jednej nocy okno jest zamknięte ze względu na nią, a drugiej otwarte ze względu na mnie. Zgodzisz się ze mną, że to dobry sposób na rozwiązywanie drobnych problemów. Tam, gdzie jest dobra wola, zawsze znajdzie się jakieś wyjście. Nie niepokój się, jeśli usłyszysz, że Monika się krząta po nocy. Ona często słyszy jakieś hałasy i wstaje sprawdzić, co się dzieje. Sądzę, że właśnie z tego powodu nie chciała mieć w domu bankiera, bała się, że wpadnie na niego ubrana w nocną koszulę. Mam nadzieję, że małomówność Krysi nie będzie ci przeszkadzała. Taka już ona jest, a przecież miałabym o czym opowiadać. W młodości zwiedziła z Amasem MacComberem cały świat. Chciałabym mieć tyle tematów do rozmowy co ona, ale ja przez całe życie nie opuściłam wyspy księcia Edwarda. Często się zastanawiam nad tym, dlaczego świat jest tak urządzony, że ja lubię mówić, chociaż nie mam o czym, a Krysia, która ma tak wiele do powiedzenia, nie lubi się odzywać. Wypada się pogodzić z tym, że tylko opatrzność zna powód. Chociaż ciocia Misia rzeczywiście jest gadułą, to nie powiedziała mi tego wszystkiego jednym tchem. Od czasu do czasu i ja coś wtrąciłam, ale były to uwagi bez znaczenia. Trzymają tutaj krowę, którą się wypasa u pana Jakuba Hamiltona i Monika Rosa chodzi na pastwisko, żeby ją wydoić. Śmietany nigdy w domu nie brakuje. A rano i wieczorem, jeśli dobrze rozumiem, Monika Rosa podaje kobiecie od pani Campbell szklankę mleka przez furtkę w murze. To dla Elżbietki, której lekarz zalecił picie mleka. Kim są kobieta i Elżbietka, muszę się jeszcze dowiedzieć. Pani Campbell jest mieszkanką i właścicielką sąsiadującej z nami fortecy, która nazywa się choinkami. Dzisiaj w nocy chyba nie będę mogła spać. Nigdy nie potrafiłam zasnąć pierwszej nocy w nowym łóżku, a to jest najdziwniejsze z łóżek, jakie w życiu widziałam. Ale nie szkodzi. Zawsze lubiłam noc, będę sobie leżała i rozmyślała o życiu przeszłym, obecnym i przyszłym, szczególnie o tym, co będzie. Mój list jest bezlitosny, Gilbercie. Już nigdy więcej nie będę cię nękała takimi długimi epistołami. Chciałam jednak opowiedzieć ci o wszystkim, żebyś mógł sobie wyobrazić mój nowy dom. Teraz kończę, bo daleko nad portem księżyc opuszcza się w krainę cienia. Muszę jeszcze napisać list do Maryli. Na Zielone Wzgórze dojdzie za dwa dni. Tadzio przyniesie go z poczty do domu i razem z Tolą będą się przepychali, kiedy Maryla będzie go otwierała, a i pani Lindę nastawi uszu. Ach, zatęskniłam za domem. Dobrej nocy, najdroższy, życzy ci ta, która jest teraz i zawsze będzie z całego serca twoją, Ania Sherly.